Witamy. Przedstawiamy się. To jest Monika. I to jest Krystian. Wspólnie organizujemy Mieleckie Rowerowe Masy Krytyczne. Naszym celem jest promocja rowerów, polityki prorowerowej, rozwój środowiska rowerowego w Mielcu, rozwój infrastruktury rowerowej i ostatnio mamy nawet szlachetny cel. W tym miesiącu naszym celem jest 9-miesięczny chłopczyk Kubuś, który jest chory na neuroblastomę, czyli nowotwór jamy brzusznej, i niestety jego leczenie jest bardzo kosztowne i jego rodziców nie stać na sfinansowanie tak kosztownej operacji, dlatego też postanowiliśmy wesprzeć swoją masą krytyczną, swoim zaangażowaniem i całą akcją rodziców i chłopczyka. Naszym wsparciem przede wszystkim. Dzisiaj Mielecką Rowerową Masę Krytyczną rozpoczynamy o godzinie 16:30. Jak widać, pogoda się nam udała. Mamy do przejechania 11 km. No i za niedługo będziemy rozpoczynać. Dziękuję za uwagę.